Dzień dobry, Anna Malinowska, zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. Lasy Państwowe rozpoczynają inwestycje związane z projektem adaptacji lasów do zmian klimatu w zakresie małej retencji na terenach nizinnych i górskich. Las to wielki zbiornik retencyjny. Potrafi magazynować wodę opadową, oddając ją do środowiska w okresie suszy. Podniesieniu tej naturalnej zdolności magazynowania wody ma właśnie służyć mała retencja. W ramach projektu będą budowane m.in. zbiorniki wodne i urządzenia chroniące przed nadmiernym spływem wód powierzchniowych. Zostaną przywrócone funkcje mokradłom oraz odtworzone tereny zalewowe. W efekcie leśne zbiorniki zmagazynują około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Będzie to minimalizowało negatywne skutki zjawisk, takich jak powodzie, podtopienia, susze i pożary. Koszt projektu to 440 mln zł, z czego 270 mln zł sfinansuje Unia Europejska, a resztę pokryją lasy państwowe projekt potrwa do 2022 roku. W Lasach Państwowych rozpoczęły się zbiory szyszek. Alpiniści pracują m.in. w Lasach Nadleśnictwa Głęboki Bród, gdzie wspinają się na 30-metrowe sosny, świerki czy modrzewie rosnące w wyłączonych drzewostanach nasiennych. Zebrane przez nich szyszki trafią do wyłuszczarni nasion, w której zostaną wysuszone, a nasiona oddzielone. Następnie wrócą do Nadleśnictwa, gdzie zostaną wysiane w szkółkach leśnych. Leśnikom zależy na zachowaniu tych wartościowych drzew, dlatego drzewostany nasienne są wpisane do specjalnego rejestru. Nie pozyskuje się w nich też drewna. W ubiegłym roku w lasach zebrano około 280 ton szyszek sosnowych. Dzięki stabilnej pogodzie w górach można oglądać zimę, jakiej nie było przez ostatnie lata. W Bieszczadach i w Beskidzie niskim pokrywa śnieżna sięga metra, a w paśmie granicznym nawet 150 cm. Duża ilość śniegu utrudnia prace leśne, ale cieszy narciarzy. W nadleśnictwie Stuposiany istnieje 17 km wspaniale przygotowanych tras, w tym odcinek z doskonale wyciśniętym przez ratraki torem biegowym. Zaczynają one swój bieg przy nowo otwartym Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Warto tu przyjechać również, by nacieszyć oczy widokiem zimowych gór o łagodnych stokach, które wciąż czekają na swych odkrywców. Na bieżąco stan tras można śledzić na stronie, do której link widzą Państwo poniżej. A po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Lasów Państwowych oraz na nasz profil na Facebooku.